Elo, elo! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Pora na pierwszą bitwę. Odpowiednie statusy już zadane mojemu przeciwnikowi. No i to już jest po bitwie praktycznie. Dobrze, że posługuję się taką metodą, że na odcinku pierwszą bitwę zawsze daję jako revenge, czyli po prostu oddaję przeciwnikom, którzy wcześniej mnie zaatakowali. Więc to jest trochę takie uproszczenie tego trybu. I pora na kolejną bitwę. Od października na moim kanale pojawią się nowe odcinki z FIFA. Ale jeszcze nie wiem, czy jest tylko z FIFA Mobile, czy w Xboxie coś zagram. Ale raczej na Xboxie ogarnę wszystko, jak tam się nagrywa. Dobra, już nie będę o tym opowiadać i zawalczmy z tym przeciwnikiem. Miałem dość dużo szczęścia, bo cały jego team jest podatny na ogłuszenie. No, mimo to, że miał dość groźne potwory, to i tak mi się udało wygrać. Tak jest, Embedded Flame na koniec i już po bitwie. Przed nami trochę trudniejsza bitwa. Oby nie był znowu ten Confuse. No niestety. Być może jeszcze mi się uda to ugrać. Dość niestety dość spore obrażenia wchodzą. I pora użyć immunitki na torturę. No, dużo szczęścia miałem w tej bitwie. To mogło się skończyć nawet porażką. Ale wygrywamy, ledwo, ale udało się. Jeszcze nie koniec odcinka, pora na bitwę z Dungeonu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem wchodząc w tę bitwę. No, niedobrze, zdecydowanie. Ale jeszcze mam trochę armora, to może mi aż tyle damage'a nie zadadzą.
No, chociaż jeszcze mam szansę, bo oni praktycznie staminy nie mają już dzięki sluga Zejdowi. Okej. Mimo, że dość groźnie to wyglądało z tym cooldownem. To i tak udaje się wygrać kolejną bitwę. Tak jest. Dobra, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia i cześć.